Cześć! Wczoraj wieczorem miałem zamiar przerabiać repertuar na Genosie. Otworzyłem walizkę, w której schowałem swój mikrofon po imprezie. Wyciągam mikrofon, bo pomyślałem, że przyda mi się do przeróbki tego repertuaru, wszakże też tonację pod wokal trzeba dopasować. Kiedy wziąłem go w ręce, zobaczyłem, jak wygląda gąbka ochronna, jaki jest brudny. Pomyślałem, że zanim zacznę śpiewać, muszę go wyczyścić. I wtedy natchnęła mnie ta złota myśl, żeby nagrać dla Was odcinek o higienie pałki, czyli o Waszych mikrofonach. Więc dzisiaj porozmawiamy sobie o higienie pracy z mikrofonem, o tym, jak i czym go czyścić, czego unikać i jak się zabezpieczyć przed dziwnymi i nietypowymi sytuacjami, jak być po prostu na wszystko ubezpieczonym. Oglądasz Akademię Keyboardu, a ja nazywam się Jerzy Strużycki. Zaczynajmy! Mam tu na stole mojego Prodaipa TT1. To jest mikrofon tak naprawdę, o którym prawdopodobnie zrobię osobny odcinek. Nie będę dzisiaj go recenzował. Powiem tylko tyle, kiedy ja o nim głośno mówiłem, a było to w 2008 roku, czy 2009 bodajże, to wszyscy się śmiali ze mnie. Mówili, co to za gówno, co to za bullshit. A okazuje się, że dzisiaj 50% branży autorniczej śpiewa na tych mikrofonach, bo zapewniają doskonałą jakość brzmienia do ceny. Ale nie o tym miało być dzisiaj. Ja już z mojego Prodaipa ściągnąłem kopułę zewnętrzną, wyciągnąłem z niego gąbkę i zobaczyłem, że na gąbce, nie wiem czy to jest pleśń, czy jakiś brud, w każdym bądź razie kurz i wygląda to mega źle. Jest to na pewno siedlisko bakterii, grzybów i zarazków. Ja miałbym do tego śpiewać. I ja do tego śpiewałem. Trzeba coś z tym zrobić, więc słuchajcie, ściągamy z naszych mikrofonów kopuły, wyciągamy gąbki. W tych mikrofonach jest kopułka zewnętrzna, w tej kopułce zawsze jest gąbka ochronna. Ta gąbka się brudzi, sobie tutaj śpiewacie, nawilżacie, zbiera się ślina, wilgoć, czy też plujecie do środka. Albo zdarzy się Wam jakiś wujek weselny, który Wam napluje do mikrofonu, pobrudzi coś mu z zęba, wypadnie. No i potem jest niemiły kupu. Ja ściągam wszystkie kopułki z moich mikrofonów. Mam ich tutaj 5 plus 1 już ściągnięty. I będziemy przechodzić do czyszczenia. Zobaczymy sobie od razu, jak poradzi sobie z obudową tego Prodaipa TT1 mój płyn do czyszczenia instrumentów muzycznych, bo też do takich celów został zaprojektowany. Dodatkowo tym płynem będzie można czyścić gąbki, takie plus te, które używam tutaj zewnętrzne, bo ten płyn jest oparty na bazie alkoholu i działa troszkę antybakteryjnie, więc zobaczymy sobie, jak od razu wyczyścimy gąbki. Słuchajcie, mój Prodaip TT1 w oryginale, tak jest jak jest nowy, to już prawie że nowa sztuka, jest pokryty taką antypośliczkową farbą, jest ciężki i metalowy, no sprawia to, że taka gumowana jakby powłoka sprawia to, że ma być pewny w chwycie po prostu. Natomiast nasze tłuste rączki, którymi trzymamy ten mikrofon, no niestety powodują to, że ta guma zaczyna się z biegiem czasu rozpuszczać, robi się taka brudna, aż na końcu można sobie tą gumę z tego skrobać. No wygląda to bardzo źle, wręcz wstrętnie. Więc pomyślałem, że ściągnę tą gumę do końca, wykorzystamy do tego naszą ściereczkę i płyn zobaczymy, czy uda się, od razu wyczyszczę. Spróbuję wyczyścić przycisk, który na pewno wnika duża struktura po prostu brudu, bo też wygląda mega źle. Więc przechodzimy do demontażu mikrofonów. Słuchajcie, ja dodatkowo do mikrofonów używam takich gąbek. Gąbki stosuję po to, że powiem szczerze, lubię bardzo blisko śpiewać do mikrofonu. Nie lubię gdzieś tam od mikrofonu się oddalać, no chyba, że są jakieś głośne partie. No i tak sobie pomyślałem, kiedyś opatentowałem, że będę śpiewał do tych gąbek. Cóż, nie ma takiego efektu zbliżeniowego też, bo te tańsze mikrofony, musicie wiedzieć, że mają efekt zbliżeniowy. Powoduje to, że przy samej membranie, gdy trzymacie usta, zmienia się jego brzmienie. Z reguły robi się to bardziej basowe. Stosując taką gąbkę, ona ma grubość kilku milimetrów, ten efekt zbliżeniowy praktycznie nie występuje, a brzmienie jest całkiem fajne. No mając mikrofony gdzieś tam po 2500 zł, czy nawet i po 1000 zł, pewnie tego efektu by nie było, ale do moich zastosowań taka gąbka się przyda i przydaje. I Wam też ją polecam, a o tym będzie za chwilkę. Rozbieramy sobie TT1-ka. Tu jest State Line, mój TXS822HT. Pierwszy mikrofon, jaki kupiłem w ogóle bezprzewodowy. Działa do dzisiaj.
On ma też gąbkę. Te gąbki są bardzo dobrze dopasowane, musicie wiedzieć. Nie tak łatwo jest je wyciągnąć i trzeba uważać, aby ich nie uszkodzić. Przydałoby się do tego jakieś tam delikatne szczypce, ale rękami też przy odrobinie, jak ktoś ma chude palce oczywiście, to też przy odrobinie chęci da się te gąbki powyciągać. Już widzę, ile sypie się z tych gąbek brudu, a więc ja już ją muszę rozruszać, wyciągnę. Proszę bardzo, mamy gąbeczkę z TXS-a. Spójrzcie, nie wiem czy to widzicie, jak nie widzicie to za chwileczkę pokażę. To jest długa tarta z konkursu. Poza tym, że mikrofon lądował kiedyś na ziemi, jest troszkę tu przygnieciony, ale to nie ma znaczenia. Tu jest nasz stage, dla niego gąbeczki, tu będzie prodaj, żeby pokazać jak wygląda z frontu. Gąbka, kopułka. Tu jest najnowszy prodaj w MC1, do którego śpiewa moja wokalistka. Prawie że nowa sztuka, wszystkie prodajpy są masywne, antypoślizgowe. Tego sobie też postawimy tutaj, wyciągniemy z niego gąbeczkę do wyczyszczenia. Jak zwykle bardzo dobrze siedzi. Okej. Lecimy dalej, kolejna TT1. To już jest... O, ta wygląda praktycznie jak nówka sztuka w środku. Jeśli chodzi o mikrofon właściwy. Natomiast co do gąbki, ja zaraz wam wszystko pokażę. To jest masakra, co się z tym dzieje. Słuchajcie, masakra. Poukładam sobie to równo, żeby nam się każdy zawodnik dzisiaj zmieścił. Kolejna TT1. Najnowszy egzemplarz, który mam. Tutaj też cały. Widzę, że nawet do gwintu dochodzi brud, słuchajcie. Z TT1 jest gąbeczka. Ta zewnętrzna. I gąbka wewnętrzna, ta dedykowana, też obrośnięta. No, jakieś kawałki szminki może być. I na koniec mamy WMS-40. Też bardzo stary egzemplarz. Słuchajcie, żeby nie było, te mikrofony czyszczę po sezonie. Natomiast takie czyszczenie wykonuję średnio 2-3 razy w sezonie. Wam też to polecam, o tym będzie na sam koniec. Podpowiem jaki interwał, jak sobie to robić. No tutaj niestety widzę w WMS-ie ta gąbka jest chyba niewyciągalna, bo widzę, że ma tutaj metalowy korpus. Nie, sama końcówka gąbki jest... Nie, niestety nie jest wyciągalna. Tak, jest wyciągalna, ona jest porozcinana w ogóle na kilka elementów takich mniejszych. Ale powiem wam szczerze, to co się sypie z tych gąbek tutaj, to jest pewnie też skruszona gąbka, ale widzę jakieś resztki czegoś tam. Zobaczymy, czy coś tak łatwo wyciągnie, czy to się skończy uszkodzeniem tej gąbki. Ale widzę, że coś tu się chce wyciągać. Jest i ona, spójrzcie, gąbka WMS-40 wygląda. Tak jest pocięta. Jakiś znak wam to przypomina? Kto to projektował? Też obrośnięta. Dobra, mamy gąbkę do WMS-40, mamy kopułkę, która też jest brudna. I tu mamy gąbkę ochronną i sam mikrofon, no, którego nie będziemy czyścić tutaj. Możemy to ewentualnie delikatnie coś przetrzeć, natomiast tutaj raczej nie polecam niczym sikać, niczym dotykać tych membran, bo można sobie coś uszkodzić. Co się tu dostało, no to niestety można to delikatnie czymś ściągnąć. Ewentualnie może czymś jakimś mini podkurzyć, ale raczej nie mocno, bo tam jest delikatna, wrażliwa membrana, więc jak już się coś tutaj dostało, to raczej tylko specjalistyczny serwis będzie mógł sobie to wyczyścić. Tutaj raczej nie grzebiemy. Więc słuchajcie, mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 mikrofonów, z tego 4 prodajpy, 1 stage line, 1 WMS-40 AKG bezprzewodowy. Tak wyglądają gąbki, zobaczcie z bliska, od lewej do prawej, czy też od prawej do lewej, co na tych gąbkach wyrosło. Ja wam powiem, że ostatnie czyszczenie tych mikrofonów było bodajże we wrześniu, więc to jest tylko dwa miesiące śpiewania, oczywiście jeśli chodzi o te gąbki wewnętrzne, czyli jakieś 8 wesel.
8-9 wesel plus jakieś tam Andrzejki Sylwester. I to nie do wszystkich, bo używamy dwóch tak naprawdę, mamy 5 plus jeden bezprzewodowy. Natomiast spójrzcie, jak to wygląda po tak krótkim okresie, a mam nadzieję, że wy też czyścicie te mikrofony często, nie rok, nie dwa, tylko co 2-3 miesiące. Mega brud, więc zabieramy się do czyszczenia tych mikrofonów. Zaczniemy sobie od czyszczenia obudów, na końcu wyczyścimy gąbki i siateczki ochronne, bo je warto też wyczyścić, bo gdzieś tutaj widzę w niektóre coś powchodziło. I tyle. Po prostu zaczynamy od czyszczenia pierwszej sztuki. Ja sobie wezmę płyn, wezmę ściereczkę. W tym wypadku śmiało będę sobie psikał po mikrofonie, bo chciałbym tutaj zrobić naprawdę to dobrze. Zalecam wam oczywiście psikać na ściereczkę, a dopiero potem czyścić mikrofon. Natomiast w moim przypadku, kiedy chcę, żeby ten mikrofon, tą resztkę tej gumy ściągnąć stąd, to popsikałem po prostu. Prosto na mikrofon. Naszą TT1 mamy już wyczyszczoną. Powiem wam szczerze, że resztki tej gumy zeszły doskonale. Preparat czuć alkoholem, więc na pewno bakterie zabija. To teraz bardzo modne. Wiesz, to jest fabryczne klejenie kopuły do obudowy, które super jakoś rewelacyjnie się nie trzyma, ale przypomnę, że ten mikrofon ma 9 lat? 9, 11, ja go kupiłem w 2008 roku, słuchajcie. 2008, mamy 2019, 2020. Dajmy mu 11 lat. 11 lat, z tego naprawdę, jakby liczył grania tydzień w tydzień, to będzie jakieś 7-8 sezonów. To jest bardzo, bardzo dużo. Ten mikrofon wielokrotnie lądował na ziemi, do dzisiaj działa bezawaryjnie, a nawet jak się zepsuje, to przy jego kosztach, kiedyś za niego dałem 100 zł, teraz trzeba dać ze 150, może 170, nie będzie mi go żal. Ale do dzisiaj uwierzcie, on brzmi tak samo jak najnowszy egzemplarz. Nic się praktycznie brzmieniowo tutaj nie zmieniło, pomimo tego, że nawet ma, widzę, jakieś pęknięcia i ubytki plastikowej osłony tej kopuły właściwej i membrany, to naprawdę, uwierzcie mi, brzmi tak samo jak nowy egzemplarz. Gąbki będziemy czyścić na koniec, ja się zabieram za obudowę Stage Line'a. Tutaj już nie będę jej tak szorował jak TT1, spsikam tylko ściereczkę, nawilżę ściereczkę i po prostu przejadę sobie po obudowie, czyszcząc mikrofon. Dobrze, Stage Line'a mamy gotowego. Zabieramy się za MC1. Tutaj praktycznie jest wizualnie jak nówka sztuka, więc też nie będę za bardzo szorował, tylko zwilżoną ściereczką przetrę. Pozabijam te bakteryjki, zrazeczki, co tutaj są, jeśli są w ogóle. Jakieś żyjątka, bo wiadomo, na powierzchni to one tak długo sobie nie żyją. Ale bezpośrednio po śpiewaniu na pewno mnóstwo bakterii, zarostów na takim mikrofonie jest, bo w trakcie przecież imprezy jecie, trzymacie, podajcie ludziom ręce, przybijacie piąteczki, zbieracie gratulacje, a potem dotykacie mikrofonów. No niestety, kochani, tak wygląda świat i tak to jest skonstruowane. Mamy kolejną TT1 z kolejnym challenge'em na ściągnięcie starego lakieru. Zobaczcie sobie, jak wygląda wyczyszczony egzemplarz kontra brudny. Proszę bardzo, ja wam pokażę. Może to dziwnie wygląda, ale z jednej kamery kręcę. Zobaczcie sobie, jak to wygląda w porównaniu czysty kontra brudny. Naprawdę powiem wam szczerze, że prawie jak nowy mikrofon. Dobra, czyścimy to dalej, bo się robi przydługo, ale to też będzie niemały challenge dla naszej chemii.
i ściereczki. Widzę, że ściereczka doskonale ściąga ten stary klej. To jest... Tu jest dużo, dużo ciężej. Dobrze, kolejny egzemplarz naszej TT1 jest już czysty. Została ta najnowsza sztuka, jej nie będę szorował, nie będę z niej ściągał tej gumowanej powłoki, bo tutaj ona jest jeszcze w bardzo dobrym stanie i nie zaczęła reagować z tym brudem, tłuszczem z rąk i tak dalej, więc ja go tylko delikatnie przecieram, żeby ściągnąć z niego takie powierzchowne zabrudzenia. Przełącznik możemy wyczyścić głębiej. Ok. I mamy WMS-40, który też wiele napraw już przeszedł. No tu obudowa jest niestety dość słabej jakości. Ale jakość wykonania nie jest domeną tego modelu. Ja go też tylko przecieram z grubsza, żeby wyczyścić. Tutaj nie ma za bardzo jakichś mocnych zabrudzeń. Dobra. Spójrzcie, jak wygląda ściereczka. To wszystko jest z mikrofonów, bo ściereczka została wyprana przed czyszczeniem tych mikrofonów, więc mega dużo czarnego brudu, brązowego, trochę tej czarnej, starej powłoki antypoślizgowej z tych TT1 pościągałem. Zaraz ściereczkę wybiorę, będzie oczywiście gotowa do czyszczenia, sprzątania dalej. Bym sobie doskonale poradził. Jeśli chodzi o tak zwane pałeczki, czy też mikrofony, to mamy już wyczyszczone. Spójrzcie sobie z bliska, jak to wygląda. Mamy jeszcze brudne gąbki, natomiast już mikrofony są wyczyszczone i sitka za chwileczkę będziemy czyścić. Kiedy mikrofony, czy też nasze pałki mamy już wyczyszczone, na sam koniec przyszło mi wyczyścić gąbki wewnętrzne, sitka, a także gąbki zewnętrzne, których używam, bo można je wyczyścić i śpiewać do nich wszakże dalej. Z reguły robię to pod bieżącą wodą. Na początek dzisiejszego filmu przygotowałem miskę z ciepłą wodą, którą właśnie teraz stawiam na biureczko. Przepnę kamerę w inne miejsce i działamy z czyszczeniem gąbek i siteczek. Przygotowałem sobie pędzelek z twardym włosiem, fajnie mieć żonę wizerzystkę, jakiś jeden się zapasowy uchował, przyda się również nasz preparat. No i cóż, nie będziemy przedłużać, najpierw sobie te gąbki wszystkie tutaj powrzucam, na pewno te trzy zewnętrzne, żeby się nic nie pomieszało, bo łatwo będzie pomieszać te gąbki. Widzę, że raz, dwa, 3, 4, a nie, nie będzie w stanie ich pomieszać, bo prodajpy mają takie same gąbki, widzę. Więc wszystkie możemy wrzucić. Namoczymy wszystkie gąbki. Najpierw je moczycie, żeby sobie to odmokło. Już widzę, jaka woda się robi. Teraz na każdą z gąbek kilkukrotnie spsikam płynu. Powyciskam. Wypłukam. Myślę, że
tak wyciśniętą gąbkę można śmiało rozprostować na palcach, położyć. I tak robimy z każdą sztuką po kolei. Kiedy nasze gąbki mamy już wyczyszczone, teraz przejdziemy do czyszczenia sitek mikrofonów i w tym celu przygotowałem sobie pędzelek z twardym włosiem. Ja te sitka śmiało namoczę, nic się z nimi nie stanie. One są wszakże lakierowane, niech sobie to wszystko odmoknie. Psikam płynem. Przeszczotkujemy te najbardziej newralgiczne elementy. Ostatnim krokiem, jaki należałoby zrobić, to oczywiście odłożyć gąbki w ciepłe miejsce. Można im pomóc trochę ręcznikiem, trochę suszarką. Następnie osadzić je w kopułach, uważając, aby ich nie uszkodzić. Jeśli chodzi o czyszczenie moich mikrofonów, to tyle. Koniec kilka słów podsumowania. Pierwsza kwestia to taka. Nie bójcie się takich czynności, które robiłem teraz. To są czynności naprawdę podstawowe i tak naprawdę elementarne. Każdy, kto posiada swoje mikrofony, powinien takie czynności przeprowadzać. A dlaczego? Ano dlatego, że na tych mikrofonach zbiera się ogromne siedlisko bakterii, zarazków, wirusów, grzybów i ciał stałych, potu, z dłoni i cholera wie czego jeszcze. Natomiast bardzo przydatna informacja na koniec. Pierwsza kwestia. Wielu z was używa te mikrofony zarobkowo na imprezach i wiecie, że zdarza się zawsze jakiś wujek Janek, który chciałby pośpiewać sobie Hej Sokoły, czy Szła dzieweczka do laseczka, czy też po prostu konferansjer przemawia. W jedną sobotę przemawia jeden konferansjer, potem w środę przemawia drugi konferansjer, a przecież mikrofonów nie będziecie dla każdego konferansjera kupować innego, tylko macie kilka sztuk. Bardzo dobra opcja. Zaopatrzcie się w te oto gąbki. Słuchajcie. Taka gąbka kosztuje od 3 do 10 zł. Tak naprawdę nie za bardzo wpływa ona na brzmienie. Jeśli macie jakieś pomiary z gąbką, czy też bez, to dajcie informację. Natomiast jest to gąbka dźwiękoprzepuszczalna. Nie powinna wpływać na brzmienie w każdym bądź razie. Ja takie gąbki stosuję z dwóch przyczyn. Po pierwsze, gdyż moje mikrofony to są mikrofony budżetowe i mają efekt zbliżeniowy, który mi nie odpowiada, więc tymi gąbkami sobie go niweluję. Śpiewam bardzo blisko gąbki. Druga kwestia jest taka, że dzięki takim gąbkom tutaj cała wilgoć i brud, no praktycznie cała zatrzymuje się a na gąbce, a nie na sitku i gąbce wewnętrznej mikrofonu. Kolejna kwestia jest taka, że jak macie już takiego wujka, który śpiewa Hej Sokoły i musicie mu dać mikrofon, to załóżcie taką gąbkę. Gąbka, która będzie specjalnie na ten cel przygotowana. Wujek skończy śpiewać, ściągasz gąbkę, zakładasz swoją, czy też nie używasz, to śpiewasz bez gąbki. Nie pozwólcie, aby
ty czy twoja wokalistka śpiewali do takiego mikrofonu bezpośrednio i potem taki sam mikrofon dali innej osobie. Po prostu jest to mocno, mocno niehigieniczne, więc użycie takich gąbek będzie jak najbardziej słuszne. Kolejną kwestią jest to, że jeśli macie możliwości, chociaż w przypadku tego koronawirusa aktualnie może być to ciężkie, zaopatrzcie się w spreje antybakteryjne, w spreje do odkażania np. narzędzi chirurgicznych. Można po imprezie z daleka sobie taki mikrofon spsikać, czy też jak był i musiał być w innych rękach śpiewany przez inną osobę, można taki mikrofon z daleka odkazić, spsikać, zabić bakterie i dopiero do niego śpiewać. Więc tak naprawdę nie bójcie się, działajcie, czyśćcie. Dajcie znać, czy czyścicie wasze mikrofony. Ja powiem szczerze, troszkę je zaniedbałem, na pewno widzieliście, ale teraz już są przygotowane do sezonu. Płyn i ściereczka sprawdziły się rewelacyjnie, więc jeśli już nabyliście, to dajcie znać, co już wyczyściliście tymi naszymi preparatami. No i dajcie znać oczywiście, czy dbacie i z jakich mikrofonów korzystacie i jakie macie sposoby na tych śpiewających wujków, czy też jeśli oglądasz to i masz firmę rentalową, daj znać jakieś przydatne porady dla nas, małych, szarych chałturników, na higienę pracy z mikrofonem. Ode mnie to tyle, dziękuję ci serdecznie, miał być prosty film, wyszło jak zwykle, będę miał dużo montażu i dużo klejenia, ale mam nadzieję, że ten materiał był dla ciebie wartościowy i przydatny. Jeśli tak, to subskrybuj kanał, kliknij dzwoneczek, koniecznie zaznacz wszystkie powiadomienia, abyś był z odcinkami Akademii Keyboardu na bieżąco. Ja się z tobą żegnam, Stróżycki Jerzy, Akademia Keyboardu, Keyboardway. Aha, no i wbijaj oczywiście na nasz fanpage, piąteczka.